Przed wyjściem sprawdziłem wszystkie miejsca, które chcę zobaczyć w Częstochowie. Musiałem także wymienić płytkę u głowicy na nową. I przed drugą w nocy gotowy wyszedłem na kolejny wyjazd w Polskę. O 2:30 wyjechałem z Krakowa i o 5:00 byłem już w Częstochowie. Przy widocznym wschodzie słońca przechodzę alejami prowadzącymi na Jasną Górę. Widzimy wschodzące słońce nad figurą Matki Boskiej. Dookoła sanktuarium znajdują się różne figury, a przed głównym wejściem do Bramy Lubomirskich stoi pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przechodzimy kolejno przez Bramę Lubomirskich, Matki Boskiej Zwycięskiej oraz Bramę Wałową. Idąc wokół świątyni, mijamy pomnik świętego Jana Pawła II. Zmierzamy teraz na dalsze zwiedzanie reszty miasta. Docieramy do muralu Wieża Babel, kościołu świętego Jakuba oraz Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Na drugi wyjazd ruszyłem w trasę do Kielc. Przechodzę ulicą Henryka Sienkiewicza w kierunku Muzeum Narodowego. Mijam tablicę Tadeusza Kościuszki i trafiam na plac przed dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich, w którym znajduje się obecnie Muzeum Narodowe. Zaraz obok znajduje się Bazylika Katedralna. Z tego miejsca udałem się w kierunku rezerwatu przyrody Kadzielnia, gdzie można się przejść wokół wybudowaną ścieżką z platformami widokowymi. Ostatni na mojej liście był punkt widokowy Telegraf, na który prowadzi strome podejście mieszczące się przy stoku narciarskim. A tak prezentuje się widok z góry. To na tyle w tym odcinku i do zobaczenia w następnym.